Cześć, z tej strony PsychoCoach, to jest tutorial Zacznij z Django i dzisiaj pokażę prawdziwą moc, jaką niosą ze sobą formularze w Django. Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, no ale w końcu przyszła wena i zrobię kolejny odcinek. Dzisiaj o formularzach Django. Do tej pory wprowadzaliśmy dane do bazy danych za pomocą panelu admina albo za pomocą Python Shell. Formularze pozwalają na to, że różni użytkownicy Twojej strony internetowej będą mogli wprowadzać dane do bazy danych. Co musimy najpierw zrobić, to stworzymy sobie pewien plik. Tutaj w produktach, produkty, klikniemy prawym i damy New File. Nazwijmy ten plik, no, zapiszemy go, czyli Ctrl S i zapiszemy go jako fields, tak, czyli pola.py. OK. I teraz musisz wiedzieć, że te formularze działają dla każdego modelu, który stworzyłeś. Ja sobie, no, sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Musimy zrobić coś takiego. From Django import forms, tak? Następnie from z naszych modeli, czyli from models import, co mamy? No tutaj mamy model jaki? Produkt, więc ten sobie model zaimportujemy, produkt. I w tym momencie, żeby skorzystać z mocy naszych formularzy, musimy stworzyć pewną klasę. Jest to class, tak? Czy w ten sposób tworzymy klasę. Damy tak, produkt, form, może coś takiego. I ta klasa przyjmuje taki argument, forms, model, form. Dobrze. Dwukropek i teraz stworzymy tak zwaną metaklasę. Przeczytaj sobie, czym jest metaklasa. To są podstawy Pythona. Czyli klas meta. I tutaj musimy wpisać coś takiego. Model. Jaki model przyjmujemy? Model równa się produkt, tak? Czyli to jest ten nasz model. I następnie pola, jakie są, jakie ten model posiada. Tak? Robimy to w ten sposób. To jest lista pythonowska. Jakie są pola, czyli te fields? No możemy sobie przyjąć różne. My weźmiemy sobie na przykład nazwę, weźmiemy sobie opis, no i cenę. Więc przechodzimy tutaj i bierzemy tak, wpisujemy opis, przecinek, nazwa i cena, tak, cena. Może sobie o to odwrócimy, nazwa będzie pierwsza, następnie będzie opis. O, w ten sposób. I praktycznie wszystko gotowe. Teraz przejdziemy dalej, ale pamiętajcie o tym, żeby zapisać ten plik. To, co musimy teraz zrobić, to wyrenderować to w naszym widoku, w naszym pliku views.py, więc przechodzimy do tego pliku. Teraz pokażę Wam, jak użyć tych formularzy, ale nie będę dogłębnie wyjaśniał, ponieważ no, ten tutorial się rozwija i może potem to będę wyjaśniał. Chciałbym, żebyście zobaczyli w praktyce, jak to wygląda, więc piszę sobie from forms, tak, czyli z tych naszych formularzy importuję produkt. Produkt form. Nie? Następnie muszę zdefiniować tutaj funkcję, więc sobie tą część skopiuję, Ctrl-C, może tutaj u góry wkleję i teraz będę sobie tutaj pracował. Może tak, może zrobimy tak, po polsku napiszemy tutaj tą nazwę tej funkcji. Produkt, utwórz, oczywiście bez polskich znaków, utwórz widok. Ta funkcja przyjmuje parametr request. I teraz tak, może we wnętrze funkcji sobie usunę i napiszemy sobie tutaj obsługę formularzy, czyli dam tutaj form, następnie produkt form, w nawiasie request.post. Pamiętaj, nie bój się, że czegoś tutaj nie rozumiesz, napiszemy tutaj sobie po prostu i sprawdzimy, jak to działa. Non, następnie jeżeli formularz jest prawidłowy, czyli if form is valid, wtedy zapisujemy formularz, czyli form save.
form save. I teraz tak, musimy stworzyć pewien kontekst, więc piszemy, że to jest po angielsku tym razem, kontekst. Równa się w ten sposób i mamy tak, form. I damy tutaj też form w ten sposób. Ok, mamy praktycznie wszystko. Zostało nam jeszcze tutaj właśnie odnieść się do pliku HTML, który będzie obsługiwał ten nasz formularz i za chwilę to zrobimy. Ok, teraz tworzymy sobie nowy plik HTML w folderze produkty tutaj. Klikam prawym, new file. No i zapiszemy sobie ten plik jako powiedzmy produkt. Utwórz bez polskich znaków. .html. Wracam do naszych views i musimy wpisać, że ten plik jest zwracanym. Czyli tak, produkt. Mamy ten plik HTML i tutaj ten nasz kontekst. Kontekst. Zapiszę sobie to i teraz tak, przejdziemy sobie do pliku produktu utwórz HTML, może przejdę do tego pliku opis, skopiuję sobie cały plik, wnętrze pliku, usuniemy co jest tutaj, no i piszemy obsługę naszego formularza już właśnie w template'cie, czyli damy tutaj form, następnie form s. To jest specjalna metoda, która będzie zapisywała nasz formularz. Tak. Dalej jest input. Type. Submit. Name. Nie mamy, ale mamy takie pole, będziemy mieć jak value. Value. I tutaj będziemy mieli coś takiego jak save. Oczywiście musimy zamknąć ten formularz, czyli form. I tutaj jeszcze dać ukośnik. Zapisujemy temat. Tutaj jest jeszcze rozszerzenie odnośnie naszego tego pliku bazowego HTML. Więc tak powinien wyglądać twój plik. Produkt, podkreśnik, utwórz. Zapisujemy ten plik. Pamiętacie, co teraz musimy zrobić? No właśnie, musimy przejść do naszych tych pliku urs.py i teraz przede wszystkim musimy zaimportować z naszych views naszą tą nową funkcję. Czyli jaki to jest? Produkt utwórz. Tak? On się nazywa produkt utwórz. Utwórz widok. Czyli ja sobie to skopiuję, żeby się nie pomylić. I tutaj sobie w to wkleję. Zaimportowaliśmy tą naszą funkcję. I teraz musimy jeszcze stworzyć nową ścieżkę dla tego pliku. Więc najlepiej sobie powiedzmy to skopiować, którąkolwiek wkleić i powiedzmy nazwać to w jakiś sposób. Nazwę to formularz. No i tutaj na końcu musimy tylko podać nazwę. Tutaj produkt utwórz widok dla tego formularza, tak? Zapisujemy to i musimy oczywiście teraz uruchomić serwer Django. Mam odpalony serwer Django. Pamiętajcie, kopiuję sobie ten adres. I słuchajcie, ja korzystam z przeglądarki Brave, moje najnowsze odkrycie. To znaczy, to jest przeglądarka, na której możesz sobie zarabiać w kryptowalutach. Za oglądanie reklam jesteś nagradzany z takim specjalnym tokenem. BAT się nazywa bodajże. Ale to taka ciekawostka, bo wiecie, że ten kanał jest związany z różnymi ciekawostkami technologicznymi, więc polecam wam. Ale my zajmujemy się Django, więc wpisałem adres, zobaczcie, mój serwer działa. No i musimy wpisać ten nasz adres URL, czyli formularz to był prawdopodobnie. No i mamy jakiś problem. A, już widzę, źle tam nazwaliśmy plik HTML, więc wróćmy. Takie problemy się zdarzają, więc pamiętajcie, że to też dużo uczy. Jeżeli patrzymy sobie na plik HTML, który chcemy wenderować, to jest produkt utwórz, a tutaj mamy produkt utwórz widok.
W związku z tym musimy, te nazwy muszą się zgadzać, więc zapisuję. I teraz spróbujmy, przejdźmy do przeglądarki, odświeżę. No i działa. Nasz, co? Formularz działa, więc zobaczcie, mamy tutaj kilka pól, gdzie możemy wpisywać pewne dane i zaraz to zrobimy. No dobra, to wpiszmy coś do naszego formularza. Pamiętajcie, że to jest jakiś sklep wędkarski, więc to mamy. Tutaj piszemy, że to są robaki, czerwone robaki na ryby zwane linami. Znacie rybki, które są linami? I na przykład to złoty za takie robaczki ja bym dał. Save. Coś jest nie tak, bo u góry mamy taki błąd, który musimy naprawić. W związku z tym musimy przejść sobie do naszego tutaj HTML-a i tutaj będziemy musieli dodać pewne rzeczy. No też nie będę na razie wytłumaczył od podstaw, czym to jest, ale dzięki temu nasz błąd zostanie zlikwidowany. I tutaj mamy tak, coś takiego i tutaj CSRF token. I tutaj równa się znak w ten sposób. Tu jeszcze zauważyłem, że brakuje w tym miejscu tego slasha, żeby zamknąć ten input. I to wszystko zapisujemy. W modelach dodaj jeszcze w polu przecena, tutaj w nawiasie default, no wartość domyślną, czyli default równa się false, nie? Wcześniej to było puste, nie było nic. Ale dodaj jeszcze default równa się false, żeby była wartość domyślna dla tego pola. Zapisz to, ale w tym wypadku trzeba zrobić migrację. To znaczy, jeżeli przejdziemy sobie, pamiętacie, do tego, musimy sobie zrobić coś takiego. Python manage.py make migrations. I tutaj też jest skrót, bo możemy wpisać Python w tym miejscu albo py. Py manage.py i potem make migrations. No w tej chwili ja nie mam już żadnych zmian, ponieważ ja już to dodałem. I potem wiadomo, że trzeba jeszcze zrobić migrate, tak? Czyli Python manage.py migrate. Robisz migrację tego modelu do bazy danych i wtedy możesz sobie działać, więc to też ważne jest, żeby to zrobić. W tym miejscu dodać ten temat. Co jeszcze muszę dodać, to jeżeli przejdę sobie do forms, do views, przepraszam, to warto dodać coś takiego jak commit równa się true w tym miejscu. I jeżeli bym teraz, zobaczcie, jeżeli formularz jest poprawny, no to zapisuję ten formularz, ale niestety nie odświeżam go, nie? Więc tutaj musiałbym dodać coś takiego, ale sprawdźmy. Zakomentarzuję najpierw tą linijkę, ona wcześniej ją dodałem, zapiszę sobie i sprawdźmy nasz formularz. Przejdę do przeglądarki. Tutaj akurat wpisałem robaki czerwone i odświeżę sobie. Continue. Wpiszmy sobie tam robaki czerwone. Coś tam, wszystko jedno co. Jakąś tam cenę. Save. I zobaczmy, dalej widnieją mi te wszystkie nazwy, które tutaj miałem. Jeżeli chciałbym tak jakby odświeżyć ten formularz, żeby po zapisaniu tych danych do bazy danych, żeby wyświetlił mi się po prostu pusty formularz nowy, gotowy do wypełnienia, no to muszę sobie przejść do tego Sublime Text i tutaj i napisać tą jeszcze linijkę kodu. Czyli co dodałem akurat dla tej funkcji, dla produkt utwórz widok, dodałem w tym nawiasie, że commit równa się true i dodałem jeszcze tą linijkę kodu, która spowoduje mi, że odświeżę po prostu stronę po wpisaniu danych do bazy danych. Zapisuję to, przejdźmy do przeglądarki, odświeżę i zobaczcie, mamy pusty formularz gotowy do zapisania. Dobra, to wpiszmy sobie cokolwiek, żeby już nie przedłużać. Save, znowu coś wpiszemy, jakieś rzeczy. Save, no i może jeszcze coś jednego. Save. Jeżeli przejdę sobie do admina, to kliknę sobie tutaj odśwież. I zobaczcie, te wszystkie produkty, które przed chwilą wbiłem w formularza, które wypełniłem w formularzu, mam już tutaj, w panelu administratora, czyli wszystkie zapisane są w bazie danych. No widzicie, po kolei wszystko, co
co tutaj mam. Co jeszcze? To, jeżeli sobie przejdę na Stack Overflow, bo miałem jakiś problem przed chwilą. Tutaj są podobne opisy problemów. I akurat gość rzeczywiście też korzysta sobie z formularzy. I na przykład ja nie dodałem sobie te linijki commit true i miałem problem, że nie zapisywałem do bazy danych. Oczywiście to wszystko można znaleźć w dokumentacji Django i wszystko wnioskować, ale często jest tak, że no nie oszukujmy się, że często znajduje się problemy na Stack Overflow i tam można rzeczywiście szybko swój problem rozwiązać. Jakie było zapytanie? Cannot save data form in database, nie? Więc ja z tego sobie skorzystałem, przeanalizowałem tutaj te linijki kodu, które on miał i rzeczywiście zobaczcie, on miał modele, miał formularze, korzystał też z pliku URLs, no i widoki. Bardzo podobny przykład, no i też tutaj plik HTML, bardzo podobny przykład i jakaś osoba tutaj napisała, co jest nie tak. Więc warto też korzystać z tego forum Stack Overflow, ok. Czyli udało nam się dzisiaj stworzyć prosty formularz i odkryliśmy nowy sposób, jak zapisywać dane do bazy danych. Tutaj chyba największym problemem było zdefiniowanie tej funkcji. Jak uważasz? Zostaw komentarz pod tym filmikiem. No i mam nadzieję, że któregoś razu zrobię kolejny tutorial z serii Zacznij z Django. Na razie, cześć!